45 lat czekania. Dokładnie tyle czekamy na medal naszej siatkarskiej drużyny na Igrzyskach Olimpijskich. I teraz, na moje oko, nareszcie nadszedł ten czas, kiedy przełamiemy tę niemoc i w 2020, Tokio 2021, zdobędziemy złoty medal. A dlaczego? Już wam właśnie to wytłumaczę. Zanim jednak przejdę do teraźniejszości, pozwolę sobie jeszcze na chwilę wrócić do przeszłości i oddać szacunek złotej dwunastce z Montrealu, którą prowadził Hubert Jerzy Wagner. I myślę, że warto zacytować tutaj ten złoty skład naszej drużyny. Stefański, Bebel, Łasko, Skorek, Wójtowicz, Gawłowski, Rybaczewski, Lubiejewski, Bosek, Sadalski, Zarzycki oraz Karbasz. To była złota drużyna z roku 76. Mam nadzieję, że wręcz jestem przekonany, że dokładnie tak, za jakiś czas skład obecnej kadry będą wymieniać wszyscy i będziemy mówili, że to jest złota drużyna z Tokio 2021. Przygotowując się do dzisiejszego tego odcinka na moim kanale, oglądałem spotkanie finałowe z roku 76, w którym nasza reprezentacja pokonała 3-2 ZSRR i tam pan Wojciech Zieliński kapitalnie oddał emocje, które towarzyszyły temu spotkaniu i wywalczeniu przez naszą drużynę złotego medalu. Z całego serca życzę komentatorom Telewizji Polskiej i nam, kibicom, żebyśmy mogli to samo przeżyć w 2021 roku. Jestem przekonany, że tak się stanie. Dlaczego? Już za chwilkę będę wam te argumenty za wymieniał. Umówiłem się z nią na dziewiątkę. Argument numer jeden. Po pierwsze, dlaczego zdobędziemy złoto w Tokio? Zespół. Mamy 12 zawodników, którzy są na poziomie top plus, top bądź delikatnie top minus. Mamy 12 naprawdę zawodników na poziomie, do którego żadna inna reprezentacja nie jest w stanie się zbliżyć. Natomiast na boisku gra szóstka. I tutaj mamy zespół, który na moje oko w dalszym ciągu jest najlepszym zespołem, ale porównywać z nami mogą się tylko i wyłącznie Brazylijczycy. Włosi, Francuzi, Amerykanie, Rosjanie. Bardzo dobre składy, ale jednak do naszego troszkę im brakuje. Jednak co w tym wszystkim jest najważniejsze? Drużyna, zawodnicy to jedno. Ale to wszystko trzeba skleić i stworzyć z tego zespół. U nas, w naszym zespole, na szczęście się to udało. Jest to zasługa zarówno zawodników, jak i na pewno ogromną rolę odegrał również trener Vital Heinen. Widać to po prostu ta drużyna, ci zawodnicy, ci ludzie lubią ze sobą spędzać czas. Według mnie, na moje oko, widać to może nie jakoś najlepiej, ale po prostu po zwykłych zdjęciach, zwykłych relacjach na Instagramie. Po takim czasie, cały czas, Rimini, okres przygotowawczy, Memoriał Wagnera, teraz czas przygotowania, już w Japonii, cały czas razem, te same twarze, ci sami ludzie, można byłoby się zmęczyć. Ale dzięki trenerowi, który gdzieś urozmaica ten czas, dzięki zawodnikom, to wszystko fajnie wygląda i widać po prostu, że oni lubią ze sobą spędzać czas, a bez tego nie byłoby zespołu, bez tego nie byłoby tego, na czym nam najbardziej zależy. To widać również na boisku, bo widać, jak oni się cieszą po zdobytym punkcie. Coś idzie, fajnie, cieszą się, skaczą na plecy, wskakują sobie, super, fajnie. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest bardzo ważny element gry w siatkówkę. Ale chyba jeszcze bardziej cieszę się z tego, jak to wygląda po gorszej akcji, kiedy coś nie wyjdzie. Ktoś przyjmuje w buraki, w trybuny. Od razu podchodzi zespół, dawaj, nie przejmuj się, zrób krok w lewo, ja przyjmę więcej, jedziemy dalej. Ktoś zaatakuje w aut. Dobra, następna koł, jedziemy. Ktoś zostanie zablokowany. Nie ma przejmowania się, nie ma jakichś spojrzeń, nie ma zostawiania samemu sobie zawodnika. Cały czas sobie pomagają. Cały czas jest zespół, każdy
odpowiada za każdego, każdy pomaga każdemu. Tak funkcjonuje drużyna i to stanowi o sile drużyny. W wywiadzie dla Przeglądu Sportowego pan Rybaczewski, o którym wspominałem, jeden z 12 złotych zawodników z Montrealu, mówił właśnie o tym, że wygraliśmy złoty medal w Montrealu dzięki zespołowi, dzięki drużynie. Kiedy ktoś miał gorszy moment, ktoś go zmieniał i dawał jakość. Jeśli ktoś miał gorszy moment, nie było zmiany, ale ktoś na boisku pomógł, podszedł, przybił piątkę, czuło się wsparcie, była drużyna i dzięki temu w 76 roku podopieczni trenera Wagnera zdobyli złoty medal. I właśnie, to jest argument numer jeden, dla którego podopieczni Witala Heinena w 2021 roku również zdobędą złoty medal, a więc zespół. Argument numer dwa. Doświadczenie. Nikomu w PESEL nie będziemy patrzeć, ale Fabian Żyzga 31, Bartek Kurek 33, Michał Kubiak 33, Piotr Nowakowski 34, Mateusz Bieniek 27, Paweł Zatorski 31. Sześciu zawodników, którzy byli w Londynie i którzy poczuli na własnej skórze, jak to wszystko wygląda, i do tego jeszcze Grzesiek Łomas, 34 lata. Co najlepsze, Kubiak, Kurek, Nowakowski byli również na Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku i ich ochota, ich nie wiem, sprężenie, nakręcenie się na poprawienie tamtego wyniku będzie na najwyższym poziomie. Do tego dołożone to doświadczenie, które zdobyli właśnie w trakcie tych przegranych igrzysk, ale byli, poczuli, jak to wszystko wygląda, jak to funkcjonuje i to zaprocentuje w 2021 roku w Tokio. Na moje oko tak dokładnie będzie. Dokładamy do tego nowego w naszym zespole Wilfredo Leona, lat 28. Również doświadczenie na jego barkach rozegranych spotkań na najwyższym poziomie jest naprawdę sporo, więc też dokłada swoją cegiełkę w aspekcie, jakim jest doświadczenie. Do tego wszystkiego dokładamy Kochanowski 24, Semeniuk 25, Śliwka 26, Kaczmarek 27. Troszkę młodsi zawodnicy, ale nie dużo, ale doświadczenie i młodość i też ta taka radość, ten taki polot, że jestem tu, a niekoniecznie się spodziewałem, że tutaj będę. I to wszystko, jak połączymy, to jest argument numer dwa, dzięki któremu zdobędziemy złoto w Tokio. Tak. Argument numer trzy. Zagrywka. Jak doskonale wiemy, kto zagrywa, ten wygrywa. Nasza drużyna ma ogromny potencjał w polu serwisowym. Zaczniemy od naszego Wilfredo Leona. Zagrywka plus minus 130 km na godzinę. Kamienie takie, że naprawdę w kasku trzeba to przyjmować. Dalej. Kurek, Kubiak, Drzyzga, Bieniek, Kochanowski, Kaczmarek, Semeniuk. Regularne, mocne zagrywki z wyskoku. Mocne. A wręcz czasami nawet bardzo mocne. Śliwka 50 na 50 z tego samego wyrzutu jest w stanie swoją lewą ręką zaserwować kąśliwego flota, ale kiedy trzeba, to również naładuje działo i zbliży się, myślę, że do 110-120 mocnej zagrywki bez problemu. Tak naprawdę jedynymi typowymi flotowcami w naszej drużynie będą Piotrek Nowakowski i Grzesiek Łomacz. I w momencie, kiedy wyobrazimy sobie szóstkę Drzyzga, Kurek, Leon, Kubiak, Kochanowski, Bieniek. Realna szóstka. Myślę, że w jakimś meczu na pewno się pojawi na boisku. Mamy sześciu zawodników, którzy zagrywają mocno, w miarę regularnie. Bardzo trudno, ciężko jest przyjąć ich zagrywki. 6-0. Tak wygląda bilans. Zagrywka mocna do flota. Jeśli na boisku pojawia się Piotr Nowakowski za jednego z środkowych, to cały czas jest to bilans 5-1. Nawet na podwójnie zmian, jak wejdzie Grzesiek Łomacz, jest to 4-2. Cały czas mamy mocno, regularnie zagrywających zawodników w polu serwisowym. Odrzucamy rywali od siatki, psujemy im grę. Nie mogą sobie wyprowadzać i układać gry tak, jakby chcieli tego. Klucz
Argument numer 3. Zagrywka. Dzięki temu zdobędziemy złoty medal w Tokio. Argument numer 4, a mianowicie gra blogobrona oraz gra na kontrze. Jak już wspominaliśmy przed chwilą, odrzucamy naszych rywali od siatki, bo mamy dobrą zagrywkę. Układamy sobie równy blok, rywale grają na wysokiej piłce, lewe, prawe skrzydło. My mamy ładny blok, dobrze stoimy w obronie, a jak do bloku skacze Kurek, Nowakowski, Leon, taka pierwsza linia, to myślę, że jak atakujesz na potrójnym bloku, to ciężko jest ci cokolwiek na drugiej stronie zobaczyć, gdy skoczą ci do bloku faceci, którzy mają klatkę piersiową nad siatką. Jak przełożą ci agresywnie ręce, to boisz się atakować mocno, bo piłka wróci szybciej niż ty. A jeśli chcesz kiwnąć, minąć blok, na pewno tak będzie. Kilka ataków zostanie skończonych. Ale mijając blok, tak wysoki, dobrze ustawiony, podbijamy piłkę, bronimy, bo mamy tam również wirtuoza jednego na pewno. Oczywiście Paweł Zatorski, ale Michał Kubiak również swoje w obronie doda. Bartek Kurek, Fabian, każdy coś w obronie na pewno podbije i da szansę na kontrę. Czyli ta blogobrona u nas naprawdę funkcjonowała dobrze. Mam nadzieję, że zostało to jeszcze bardziej dopracowane i będzie na poziomie top. A gdy już podbijemy sobie w kontrze piłkę, w obronie piłkę, to mamy kontrę i na kontrze mamy zawodników, którzy potrafią to kończyć. Zarówno mocne uderzenia, mocne działa, lewa, prawa, Kurek i Leon, zarówno mocne rozwiązania, jak i techniczne, gdzieś kiwki nad blokiem, jakieś obicia, wszystko gra. Kiwki, przepychanki, przebijanie palcami, Uniwersytet Michała Kubiaka czy Olka Śliwki, zapraszamy, tak też potrafimy grać. Ale w tym wszystkim jeszcze jest inna rzecz. Ponowienie akcji, oparcie o blok, asekuracja i odpalamy, otwieramy sobie kolejne drzwi. Bo mamy wtedy środeczek, jakieś wrzutki do kochana, do obienia. Piękna gra. Argument numer 3, nie, 4 już, przepraszam. Blok, obrona i gra na kontrze. To będzie kolejny nasz plus, kolejna rzecz, która da nam złoto w Tokio. Były już 4 argumenty za, teraz na moje oko argument numer 5, który da nam złoto w Tokio i są to liderzy. W każdej drużynie, która chce myśleć o najwyższych laurach, potrzebni są liderzy, którzy w ciężkich momentach dostaną piłkę na podwójnym, potrójnym bloku, przy stanie 24-23 dostaną piłkę i wiesz, że on to skończy. I my takich liderów mamy. Postawię tutaj na dwóch zawodników, Bartek Kurek i Wilfredo Leon. Przyjmujemy na trzeci metr, czwarty metr, bo rywale też będą ciężko w naszą stronę zagrywać. Utrzymujemy piłkę, gramy wysoko na skrzydła, mamy liderów, mamy zawodników, którzy tak jak na kontrach, tak i na złym przyjęciu będą potrafili i będą musieli sobie radzić i sobie poradzą z tą piłką i ciężkim blokiem rywali i zdobędą te punkty, pozwolą nam robić przejścia przy zagrywce rywali, a to będzie budowało nam pewność gry, utrzymywało wynik, przejścia od razu przy zagrywce rywali, to daje taki spokój. Przy naszej zagrywce budujemy sobie przewagę, przy zagrywce rywali uciekamy od razu z ustawień, picodelo, pięknie to będzie wyglądało. Tacy liderzy są potrzebni, żeby zdobywać najwyższe laury i my takich liderów mamy. Oni będą nam robili robotę. Argument numer 5. Argument numer 6. Oprócz liderów w każdym zespole bardzo, ale to bardzo potrzebny jest kapitan. A my takiego kapitana mamy z najwyższej półki. Lepszego na moje oko nie mogliśmy sobie wymarzyć. Kapitan top of the top. Kiedy trzeba, da sportową jakość w przyjęciu, w ataku, w obronie. Uspokoi grę, krzyknie, rozegra, obroni, zrobi wszystko, posprząta tak, jak to powinno wyglądać na boisku. Ale co najważniejsze, Michał Kubiak ma w sobie coś takiego, że potrafi się usunąć w cień, żeby inni zawodnicy swoje walory jeszcze bardziej uwydatnili, pokazali. Na przykład Wilfredo, gdzieś uciekło przyjęcie. Przesuń się, zrób dwa kroki w bok, ja wezmę za ciebie z zatorem, ty skup się na ataku. O to właśnie chodzi u prawdziwego kapitana.
potrafi nie dość, że sam zadbać o swoją grę, to jeszcze dzięki swoim zachowaniom na boisku budować kolegów z drużyny. A do tego wszystkiego jeszcze charakter, ogień w oczach. Czasami w odbiorze telewizyjnym można mieć wrażenie, że Kubek jest taki bardzo buńczuczny, taki wręcz chamski, ale bez tego nie dałoby się robić fajnej drużyny. Bez tego nie dałoby się stworzyć zespołu, o którym mówiłem w pierwszym argumencie. Dzięki Kubiakowi tutaj stało się w tej drużynie coś takiego, że za nim pójdą wszyscy, on pójdzie za wszystkimi, wszystko gra i to da nam złoty medal w Tokio. A obecność i osoba Michała Kubiaka tu jest kolejnym argumentem za, więc kapitan top. No i oczywiście, argument numer 7. Bez tego również nie będzie złota. Kibice. Nasza reprezentacja jest najlepsza i nasza reprezentacja ma najlepszych kibiców. Pokazaliśmy to już wielokrotnie, a teraz będziemy wstawać, będziemy trzymać kciuki, będziemy dmuchać w telewizor. Nie wiem, co jeszcze można robić, żeby telepatycznie pomagać, ale my to będziemy robić. Będziemy wstawać o 2, 3, 5, 7, 9 i kibicować. A jeśli chodzi o mecz niedzielny, chyba z Kanadą, to polecam Wam w sobotę zaplanować sobie imprezę, wyjść gdzieś, skończyć o 1:45, 1:50, zamówić taksówkę i na drugą wrócić do domu. I piękny scenariusz na niedzielno, sobotnio-niedzielny wieczór. Ale o tym jeszcze będziemy mówić dalej. Kibice to też jest bardzo ważna rzecz. Jestem przekonany, że zawodnicy czują i w Krakowie, jak ich kibice pożegnali, i we wszystkich innych meczach czują to wsparcie i to też będzie jakiś tam procent, jakiś tam malutki procent, który da im siłę, że to są najlepsze kibice dla nich. Robimy to dla siebie, dla nich. Jedziemy i zdobywamy złoty medal w Tokio. Argument numer 7. Kibice. No i na koniec trzeba oddać tutaj troszkę nauce. Argument numer 8 to amerykańscy eksperci, którzy przeprowadzili badania i według ich teorii, analiz i tak dalej, Polacy zdobędą złoty medal, a w finale zmierzą się z Brazylią. I na moje oko dokładnie tak to będzie wyglądać. Nie jestem żadnym ekspertem, analitykiem i uczonym Amerykaninem. Jestem zwykłym chłopakiem z Poczesnej, który coś tam sobie bawi się w siatkówkę. I również uważam, że w finale zmierzymy się z Brazylijczykami, bo to są Polska i Brazylia, są na chwilę obecne dwie najlepsze drużyny na świecie. I to my w tym finale wygramy i zdobędziemy złoty medal. Czyli to już jest ósmy argument. Ósmy. A nie mógłbym ich jeszcze mnożyć troszkę więcej. Za tym, że Polska zdobędzie złoty medal w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2021. Osiem argumentów i to na tyle. Dziękuję bardzo za pierwszy odcinek na moim kanale Na Moje Oko. Nasi siatkarze jadą spełniać swoje marzenia i osiągać cele w Tokio. Dla mnie był to jeden z wielu impulsów również, aby swoje gdzieś skryte marzenie, jakieś cele spróbować spełnić. Stąd ten właśnie kanał, stąd ten właśnie odcinek i moja obecność na Waszych telefonach, komputerach, czy gdzie tam jeszcze. Mam nadzieję, że będziecie to ochoczo oglądać. Będziemy się spotykać raz w tygodniu. A co będzie w kolejnych odcinkach, to się okaże i zobaczycie. No i oczywiście, zapraszam Was na mego Facebooka, na którym już od dłuższego czasu tam piszę i mądruję się. Możecie tam zostawić już nie lajka, tylko obserwację. Natomiast jeśli chodzi o YouTube'owe realia, no to oczywiście czekam na Wasze suby, na Wasze lajki, na Wasze komentarze, na jakieś cudawianki. Rozsyłajcie, mówcie kolegom, znajomym, że ktoś taki jak ja i coś takiego się tutaj dzieje. No i do zobaczenia za już niedługo. Trzymamy kciuki i zdobywamy razem z naszą reprezentacją złoty medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ależ to będzie piękna impreza i piękny przełom lipca i sierpnia dla naszej reprezentacji i dla nas jako dla kibiców. Do zobaczenia!